To jest oczywiście zamarzymy. Toruńska rejestracja. Toruńska. Kto z Torunia? To jest u nas zespole z Torunia? Halo, kto jest z Torunia? Halo? Policja! Kuba, wszystko jest spakowane? Wszystko jest spakowane. To teraz tylko co? 3 punkty. What happened? I'm in Kielce. You are in Kielce? Yes. Have you played in Kielce? No. First time in Kielce? Yes. What do you think, Stefan? Nothing. Nothing? Yeah, nice stadium. You think about victory only? Yeah. Z Kielcami jakie wspomnienia? Średnie. Średnie? Średnio, średnio. No wiem, wiem. Nikt mi nie rozmawia, nie? Nikt mi chce rozmawiać, nie? Widzisz? Tylko ty chcesz rozmawiać. Taka rola. Ty tak myślisz tylko. Nie, no średnio chyba remis był ostatnio, co tu grałem, więc fajnie by było się przełamać i 3 punkty tutaj. No i dzisiaj też być może z twoim udziałem. Mam nadzieję, że tak, no zobaczymy. Witam serdecznie, przychodzę z urodzinowymi życzeniami, zdrówka bardzo. Przede wszystkim, dziękuję. Słuchaj, mam nadzieję, że Laurka się podoba. Również się dołącza. Mogło być lepiej, trochę nie pasuje do mnie. Jak Boro, okay. Jak Boro będziesz, powinieneś świętować te urodziny dzisiaj? Powinienem świętować, to oczywiście 3 punkty dzisiaj, nie? Tak. A po meczu mam nadzieję, że szczęśliwy powrót. Czy Barty jest swoim największym kibicem w tej drużynie? Nie wiem, czy największym, ale jest. Większy. Dużym wsparciem, nie? A w czasach szczecińskich też? Tam też, nie? Pierwszy bieg zawsze. Strzeliłem. Jak ojciec. Ojciec sukcesu, nie? Gonię. No jak ty się dzisiaj nie będziesz cieszył ze swojej bramki, to bardziej się pocieszy. Bardziej też się nie cieszy. A, bo tak pokornie, głowa do domu. Cześć Konrad, jesteśmy przed meczem z Koroną Kielce. Czego się spodziewasz po tym spotkaniu? Spodziewam się dużo walki, myślę dużo takiego intensywnej gry, dużo biegania, ale no, spodziewam się też zwycięstwa i zdobycia 3 punktów. W tym sezonie sporo tych minut już w twoim wykonaniu, no po pierwsze kontuzja Kuby Kieba na pewno, ale po drugie też twoja wysoka dyspozycja. Jak oceniasz póki co te swoje dokonania w obecnych rozgrywkach? W miarę pozytywnie. No, czy tak dużo było minut? Chyba nie, bo ja też miałem swoją kontuzję na początku, więc no, na razie tak się wymieniamy z Kubą, ale no, myślę, że będzie tylko lepiej. Ostatnio wspominaliśmy twojego pierwszego gola w barwach zielonych przy okazji meczu w Grodzisku. Ktoś wspomniał w biurze prasowym. Czekasz na kolejne te trafienia? Czekam. Mam nadzieję, że długo nie będę czekał. No to mam nadzieję, że to się już dzisiaj spełni. Tak. Powodzenia. Dzięki. Dawaj, nie ma innej drogi tutaj. Wyjdźcie stąd bezparno.
sieć nie działa internetowa, bo chcieli ją włączyć z agregat, ale w momencie, gdy włączyli wyczniki, to się wszystko włączyło. Że muszę przyznać, że masz rację. Dziękuję. Straszny ten temat. 10 minut później. Jeszcze? 40? 40. Trzeba być elastycznym i my i koronę mieliśmy takie wyzwanie, więc tutaj nikt nie ma większych czy mniejszych szans. Ja też mam świadomość tego, że różne rzeczy mogą się dziać. Kibice korony zrobili świetną atmosferę. Agregat włączają bezpieczniki, no. Ona, spodziewałeś się takich urodzin? Nie, nie spodziewałem. Nie. Wszystko pod kontrolą ma. 45. Thank you.